Dzień dobry, 1304. Pytanie zostało zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie odpowiedź w tym rozkładzie Tarota Akaszy. To jest przekaz dla Ciebie. Biblioteka Akaszy. Siedzisz przed Księgą Życia. Piszesz scenariusz na przyszłość. Więc dzieją się rzeczy, które sama planowałaś przed tym życiem. Ty je tworzyłaś. Pojawia się karta straty. Smutek, ból i żal. Związany ze stratą czegoś, co uważałaś za cenne. Jakbyś tu na ziemi nie mogła pogodzić się z tym, co sama zaplanowałaś tam na górze. Odwrócona karta jedności. Twoja dusza, twoje ciało, wyższa ja nie działają razem. Działacie osobno. Każdy ma swój plan i swoje pragnienia. To pokazuje, że ty jakby tu na ziemi chcesz zrealizować jakiś inny plan niż ten, który został zaplanowany. Jest rodzina. Karta róż, karta miłości. To jest ten plan, który nam się pojawia. Ale jest upadek. Od razu się pokazuje karta upadku za rodziną. To się nie udaje, tu jest jakiś problem. Popatrz, jest karta rodziny. Bardzo pozytywna, szczęśliwa karta. Ale obok jest upadek. Niedziałanie w jedności z wyższym ja, z duszą. Strata. To jest podstawa piramidy. Ta energia utrzymuje teraźniejszość. I jest piorun. Chęć do zmiany. Ty chcesz ruszyć się z miejsca. To jest karta odwrócona. Ty jesteś jak to drzewo, które stało w miejscu i już dalej w miejscu stać nie chce. Stąd ten piorun, ta potężna energia, która uderza w niebo. Uderza w tą kartę na dole. W tą stratę, w tą pustkę. Ty tego nie chcesz, chcesz ruszyć. Brak spokoju, brak natchnienia, brak takiej przestrzeni dla siebie, by kreować, by coś tworzyć. Brak takich pozytywnych, przyjemnych emocji, doznań, które by łączyły Ciebie z Twoją duszą, ale o tym już wiemy z karty pod spodem. Odwrócony Archanioł Rafał, który odpowiada za rodzinę. Brak miłości, brak pięknych emocji, brak rodzinnego szczęścia. Popatrz na tą małą piramidę. Widzimy tutaj, że jej środek to jest właśnie jakieś marzenie, a energię wokół to jest negatywna bariera, która nie pozwala jemu się ziścić. Ale ty jesteś blisko odpowiedzi. Patrzysz na Sfinksa, zadajesz pytanie, pod Sfinksem jest komnata tajemnic. I Twoja odpowiedź, czy to ma sens? Odwrócona wyrocznia. Wyrocznia wskazuje prawdę. Pokazuje to, co ukryte, kiedy jest odwrócona. To znaczy, że Ty zaprzeczasz temu, co zostało Tobie pokazane. Zaprzeczasz temu, co ona Tobie pokazała. Nie chcesz w to wierzyć.
Pytanie, w co ty nie chcesz wierzyć? W to nie chcesz wierzyć, że mężczyzna, o którego pytasz, to jest mężczyzna, który był z tobą umówiony w świecie dusz umówiony. Czas i miejsce tego spotkania były przez was umówione, znane. To jest bardzo ważne spotkanie, bardzo ważny mężczyzna. Gdyby wasze wyższe ja nie chciały tego spotkania, to do niego by nie doszło. Szkoda zachodu, szkoda energii. Jeżeli wyższe ja wykonują taką pracę, by dwie duszyczki ze sobą spotkać w tym świecie, tutaj na Ziemi, to jest to po coś, ale ty nie chcesz tego widzieć. Zaprzeczasz oczywistej wiedzy. A jaka jest to wiedza? Sama widzisz. To był przekaz dla ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.